Agnieszka Wozniak Starak, storebka ponad 18 tysięcy ZTL. Agnieszka Wozniak Starak czasem budzi mieszane uczucia swoimi stylizacjami. Bywa krytykowana za nadmiernie obszerne ubrania, a innym razem chwalona za bezbledny gust. Jak choćby podczas festiwalu Sopot Topow THE Top 2 lata temu, gdy uczciła wtedy pamięć zmarłego meza. Piotra Wozniaka Staraka, wybierając czarna sukienka i czarna cekinowa marynarkę. Calost przyozdobila czarna róża, która umieściła tuż przy sercu. Bez względu na to, co kto myśli o stylu i modowym wyczuciu Agnieszki Wozniak Starak. Trzeba jej przyznać, że przy swoich możliwościach finansowych nie epatuje nadmiernie matkami. Owszem, ma słabość do markowych torebek, no ale szczerze, kto nie ma? Ostatnio wybrała się na miasto z sad dla Bagdiora. Inspirowana kształtem jezdzieckiego siodla, torebka uznawana jest za jeden z najbardziej kultowych modeli marki. Zaprojektowana w 1999 roku, zadebiutowała na wybiegu w kolekcji Wiosna-Lato 2000 Johanna Galliano. A potem, gdy w wyemitowanym jesienia 2000 roku odcinku Seksu w Wielkim Mieście Carrie Bradshaw przechadzała się z sad dla Bak ulicami Nowego Jorku. Model ten zajął poczesne miejsce w marzeniach każdej fashionistki. Po wielkim sukcesie torebka wzorowana na siodle popadła w kilkuletnie zapomnienie. Aż do triumfalnego powrotu w kolekcji Marie Grazie Chiuri, dyrektorki kreatywnej domu mody Dior, na jesień-zimę 2018. Od tamtej pory cieszy się niezmiennym powodzeniem. Model, który wybrała Agnieszka Wozniak-Starak, kosztuje w sklepie firmowym równowartość 18 677 zł. Za tę samą cenę można kupić także ukochany przez księżnę model Lady Dior. Jednak w zestawieniu z hipsterskim stylem Wozniak-Starak wydaje się on zbyt panciowaty.